Na warszawskim parkiecie trochę się zazieleniło. Jest to dobra wiadomość dla inwestorów, akcjonariuszy. Wśród nich akcjonariuszy spółki PGE ceny zyskują na chwilę obecną najwięcej ze wszystkich z indeksów WIG20, co słychać na wykresie. Na godzinowym na przykład można zauważyć, że pojawiła się tak zwana zakładka, czyli overlap, wbicie się poprzednie ważne denko. Jest to jeden z ważniejszych sygnałów, jeżeli chodzi o zmianę trendu. Także doszło do wyrysowania objęcia hossy na wykresie godzinowym. Wskaźnik godzinowy MACD zachęca do dalszych wzrostów. No, po takiej zwyżce tutaj można oczekiwać wyhamowania, ewentualnie nawet cofnięcia. Niemniej bykom udało się wykonać kilka fajnych ruchów, między innymi wyłamanie takiej oto linii trendu spadkowego. Pytanie, co słychać na wykresie dziennym, bo to był godzinowy. No i tutaj można doszukać się pozytywnej reakcji na wsparcie 50%, zniesienie 50% poprzedniej zwyżki, a także pozytywną reakcję na wsparcie wyznaczone przez listopadowy szczyt z poprzedniego roku. To sprawia, że byki mogą czuć się w miarę pewnie. No i dzisiaj jest gra o to, aby na zamknięcie dnia pojawiła się formacja objęcie hossy. Ważne jest, żeby cena zamknięcia wypadła powyżej 8,17. Jeżeli coś takiego się uda bykom zrobić, no to tutaj będzie to kolejny pretekst do kontynuacji wzrostów. Należy także wziąć pod uwagę poziom obrony wyznaczony przez dzisiejszą białą świecę, no bo tego typu obrona i atak pozwala związać z dzisiejszym denkiem, czyli 7,77 poziom obrony i dopóki dzienna cena zamknięcia wypada nie niżej, dopóty sytuacja techniczna z wykresu PGE jest pozytywna.